pan? Tak, tak, już wszyscy gotowi, zaraz zaczynamy. Tak, trzymajcie kciuki, pa. Serdecznie witamy wszystkich gości. Cieszymy się, że możemy wspólnie uczcić 78. rocznicę powstania naszej szkoły oraz 130. rocznicę urodzin Stefana Starzyńskiego, naszego patrona. Zapewne pamiętacie zeszłoroczny koncert. Równo rok temu, o tej samej porze, widzieliśmy się w scenerii warszawskiej międzywojennej kawiarenki. Jednak czas rozkwitu miasta po zakończeniu I wojny światowej szybko minął, a warszawiacy musieli zmierzyć się z widmem następnego światowego konfliktu i jego krwawymi konsekwencjami. Obywatele, ciężki był dla Warszawy dzień dzisiejszy. Pociski nieprzyjacielskie trafiały w setki domów, ale przede wszystkim biły w zamek, biły w katedrę świętego Jana, biły w kościół jezuicki, biły w bardzo wiele drogich naszemu sercu miejsc. Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe, jak zamek czy belweder, te barbarzyńskie metody, które nic wspólnego z wojną nie mają, które nie są wojną, które są metodami bandyckimi, muszą obudzić gniew, gniew srogi, gniew, który pomści te wszystkie krzywdy, które ludność Warszawy dziś doznaje. Stefan Starzyński w swoim przemówieniu mówił o wielkiej Warszawie. Już wtedy z powitą dymem, usłaną różami, gruzami, jako wielką ją widział, wielką ludźmi i sercami, walecznością i oddaniem. Czas na to, aby nasza stolica podniosła się z kolan i została odbudowana ze zniszczeń, przyszedł jednak dużo później. Okres powojenny pozwolił na stopniową, rozłożoną w czasie i systematyczną pracę nad kształtowaniem przestrzeni niemal zrównanego z ziemią miasta. Nie wydarzyłoby się to, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców stolicy i ich miłość do małej ojczyzny. Na którym m.in. przypada rozkwit stolicy. Lata 70. to epoka Edwarda Gierka. Od władzy został odsunięty Władysław Gomułka, który wszelkie protesty tłumił brutalnie i zdecydowanie. Lata, które nastąpiły po objęciu władzy przez Gierka, były nie tylko czasem komuny, ale też pewnego oddechu od tyranii lat 60. W sklepach pojawiła się po raz pierwszy Coca-Cola, a do Polski dotarł powiew zachodniego wiatru. To czas, kiedy zagraniczne podróże stały się nie tylko marzeniami, lecz także realnymi możliwościami. Zmianą uległa zarówno rzeczywistość polityczna, jak i społeczna oraz gospodarcza. To także tymczasowa odwilż na gruncie cenzury i swobody wypowiedzi. Zmieniał się zatem obraz ludzi i Warszawy. W stolicy powstał w tym czasie dworzec centralny, budowana była trasa łazienkowska, tworzono w szybkim tempie osiedla z wielkiej płyty. Po ulicach krążyły autobusy, które popularnie zwano ogórkami, a w stołecznym porcie lotniczym odprawiano pierwszy milion pasażerów. Do roku 73. oprócz ukochanych ogórków warszawiacy mogli także korzystać z przejazdów trolejbusami. Do mody natomiast za granicę przenikały koszule non-iron, spódniczki mini, spodnie dzwony oraz buty na koturnach. Odzież można było nabyć nie tylko w domach towarowych Warski Sabar, lecz także w Peweksach, w
gdzie na półkach leżały oryginalne dżinsy, niedostępne wcześniej w Polsce. Na ulicach roznosił się zapach lakieru do włosów, a wiele kobiet marzyło, aby wyglądać jak wokalistki z zespołu ABBA. Dominowały upięcia, koki lub proste, długie włosy, czasem zebrane opaską. Lata 70. w Warszawie to czas dynamicznych zmian także na gruncie muzyki rozrywkowej. Na scenę po raz pierwszy wchodzili tacy artyści jak Malam czy Budka Suflera. Jedną z najpopularniejszych wokalistek tamtego czasu była Anna Janter. A w kawiarniach, przy dźwiękach muzyki, kawie i wózeczkach toczyły się kulturalne rozmowy. Tak.
było. Ucieszyliśmy się. Naprawdę się cieszycie. No tyle mi się przytrafiło, wydarzyło. Nie wiem w ogóle od czego zacząć. Ale wiecie co? Najważniejsza rzecz. Pojedynczo. Wiecie kogo ja stukam? Czwórka chłopaków z Liverpoolu. Czy panienka to w ogóle wie, że my tu mamy rodzimych Beatlesów, z dziada pradziada? Nie. Czerwone gitary i nawet lepiej, bo nie czterech, a pięciu. Okej, okay. No dobrze, no to co? Zaśpiewamy jej chyba i pokażemy, co to dobra polska muzyka. Dobra, zamieniam się. Zadzwoń.
też przejść, czy szukać jej, czy jej znowu zejść. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, o nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już za. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. A wszystko to pewne tak prawie, jak gwizdek na wietrze w trawie szlak, jak rakiet zerwany w trawie dmuchawie, gdy zawieje wiatr. A wszystko to pewne tak właśnie, jak ten na wodę dym. One całe są w tym, bo z dziewczynami nigdy nie wie, o nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest. Przygarnie się, czy zatrzaśnie drzwi, bo z dziewczynami nigdy nie wie, o nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już tak. Nie będziesz wiedział, czy jest tak, czy tak, i to jedyny pewny fakt. Jeszcze rok, jeszcze dzień. Przynajmniej nigdy nie wie, o nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. A wszystko to pewne tak prawie, jak listek na wietrze, prawie szlak. Wszystko to pewne tak właśnie, jak ten nad wodą dym. One całe są w tym, bo z dziewczynami nigdy nie wie, o nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już tak. I jaka będzie przez najbliższe dni, przygarnie się, czy zatrzaśnie drzwi. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, o nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już tak. Nie będziesz wiedział, czy jest tak, czy tak, i to jedyny pewny fakt. Jedyny pewny fakt. Jedyny pewny fakt. On ma tyle za uszami, uważajcie. A jestem Małgośka, wiem co mówię. To jest zimny drań. Let's go.
dziś rano. Młody byłem, głupoty robiłem. No jakby myślę, że jakoś się dogadamy i nie powiesz. Nie? Dopóki się zapala wzrok, dopóki się stara.
ze świata. Niezmienną pewność własnych wad. A potem znowu braku zdarzeń, znów masz dość. I znów się w twoim życiu zjawia ktoś. Na imię, adres, kolor włosów. Time.
na panewce. Co my teraz robimy? Weź coś. Ja mam plan. Jak? Zabieram cię za Amsterdam. No i co tam będzie za, żebyś nie utrzymywała? Ja mam duży dom, dużo pieniędzy. No dobra, to jest jakiś pomysł. Możemy spróbować. Jejku, zajmuję się takimi strasznie trudnymi sprawami. Życie! Zostawcie lepiej ten wyjazd na razie. I chodźcie z nami na spacer na razie po Warszawie. Ale weźcie parasole koniecznie. Myślę, idzie. Rzucam ten
cudownie. Cudownie jest? Cudowne słońce. Cudowne słońce i cudowna Warszawa. Widzicie, jaka piękna? Widzicie to miasto? Nic, tylko sobie leżeć i odpoczywać. Yeah.
nie powie do końca, ale za optymizmem patrzymy w przyszłość. Dzięki piosenkom, które usłyszeliśmy, dzięki piosenkom, które usłyszeliśmy, mogliśmy poczuć klimat lat 70., czyli czasu, kiedy dzieci, wasi rodzice, a może nawet dziadkowie. Już wtedy Warszawa mogła być spełnieniem marzeń Starzyńskiego. Była wielka, pełna kwiatów i barw. Yeah.
do dziś dumni ze stolicy. Nasza Warszawa nadal się rozwija i każdego dnia czerpuje. Najważniejsze jest jednak to, że mieszkają w niej ludzie, którzy są szczęśliwi, różnorodni i wolni. Zadbajmy, aby tak pozostało.